Ostatnio opowiadałem o cyklu życia gwiazd o masach podobnych do masy naszego Słońca. W tym filmie jednak chciałbym opowiedzieć o gwiazdach nieco masywniejszych. Co mam na myśli mówiąc gwiazdy masywne? A więc to takie gwiazdy, które mają masę. Gwiazdy masywne, które mają masę no większą niż 9 razy masa Słońca. Masę Słońca oznaczamy jako duże M i kółeczko z kropką w środku. To kółeczko z kropką oznacza Słońce. A więc mówimy tutaj o gwiazdach, których masa przekracza 9-krotność masy Słońca. W ogólności gwiazda taka powstaje bardzo podobnie jak gwiazdy nieco mniej masywne. A więc na początku mamy obłok wodorowy, obłok gazów i pyłów, który składa się w dużej części z wodoru. Chmura taka musi być znacznie większa od chmury, z której powstało na przykład nasze Słońce, czy po prostu gwiazdy mniej masywne. Zacznijmy od tego, że grawitacja z czasem zaczyna ściągać każdy ze składników tej chmury do wnętrza. Powoduje to skupienie materii, tak że powstanie wystarczająco gorące i gęste jądro, w którym zapoczątkują się reakcje termojądrowe. Innymi słowy, dojdzie tutaj do fuzji wodoru. A więc mamy jądro, w którym dochodzi do fuzji. Zapiszę w skrócie, fuzja H, czyli fuzja wodoru. Wokół znajduje się oczywiście otoczka składająca się z reszty wodoru i pozostałych pierwiastków, które tworzyły tą pierwotną chmurę. Centrum jest teraz tak rozgrzane, że w środku jest coś w rodzaju zupy. Zupy składającej się, bardzo gorącej zupy, składającej się z luźnych elektronów i jąder atomowych, które nie są już tak dobrze ułożone, jak my to znamy z lekcji. Jak już wiemy, do fuzji wodoru potrzebujemy wysokiej temperatury rzędu 10 milionów kelwinów. Żeby było jasno, mówimy o bardziej masywnych gwiazdach. Również w tym etapie rozwoju, w ciągu głównym, na jądro wywierane jest większe ciśnienie grawitacyjne. Ze względu na swoją masywność, gwiazda ta będzie spalała się znacznie szybciej i goręcej. Zapiszę to. Spalanie, oczywiście w cudzysłowie, spalanie, bo jak wiemy, dochodzi tutaj do fuzji jądrowej, a więc nie jest to takie spalanie, jakie my znamy. Spalanie szybsze i gwałtowniejsze. To oznacza, że nawet początkowa faza będzie przebiegać znacznie szybciej niż u gwiazdy typu Słońca, czy masy Słońca. Nasza gwiazda będzie świeciła od 10 do 11 miliardów lat. Tak szacują naukowcy. W przypadku masywnej gwiazdy, takiej jak ta tutaj, mówimy tutaj o czasie zaledwie dziesiątków milionów lat. Tak więc taka gwiazda będzie żyła tylko jakieś kilkadziesiąt milionów lat. To oznacza, że 1000 razy krócej niż nasze Słońce. No i tutaj w przypadku tej masywnej gwiazdy, z powodu większego ciśnienia, grawitacji oraz temperatury, kolejne fazy będą kończyć się znacznie szybciej niż w przypadku mniej masywnych gwiazd. Ostatecznie cały ten wodór, który znajduje się w tej otoczce tutaj, ulegnie fuzji i powstanie jądro, które złożone jest całkowicie niemalże z helu. A więc mamy tutaj jądro, które jest złożone z helu. Wokół niego mamy otoczkę, w której dochodzi do fuzji wodoru w hel,
który opada na to jądro, a jądro staje się coraz to masywniejsze, dalej mamy resztę wodoru. Resztę wodoru, który znajduje się tutaj, który później ulegnie fuzji w hel. Pamiętamy, że w gwiazdach typu naszego Słońca ten etap jest momentem, kiedy gwiazda przekształca się w czerwonego olbrzyma. Jądro staje się coraz bardziej gęste w miarę jak więcej helu jest tutaj produkowane. A więc większe ciśnienie grawitacyjne wywierane jest na zewnętrzną warstwę wodoru, gdzie w dalszym ciągu trwa fuzja. To powoduje wydzielenie się na zewnątrz większej ilości energii. Energia ta jest rozpraszana na dużej powierzchni i powoduje powiększenie się promienia gwiazdy. Jest pewien ogólny schemat rozwoju wraz ze zwiększaniem się masy początkowej gwiazdy. W jądrze będą powstawać coraz to cięższe pierwiastki. Te coraz cięższe pierwiastki wraz ze wzrostem gęstości gwiazdy również powoli zaczną syntezować w jeszcze cięższe pierwiastki, utrzymując to masywne jądro. Ponieważ jądro staje się coraz gęstsze i gęstsze, to lżejsze pierwiastki, no siłą rzeczy, wypychane są na zewnątrz z coraz to większą energią. Mimo to, jeżeli gwiazda jest wystarczająco masywna, to materia nie zostanie wypchnięta zbyt daleko, tak jak w przypadku czerwonych olbrzymów. Ponieważ ta gwiazda tutaj jest bardzo masywna. Ostatecznie jądro składające się z helu stanie się tak gęste, że dojdzie tutaj do syntezy helu w cięższy pierwiastek, w węgiel. Mamy tutaj jądro złożone z węgla. Nad tym jądrem mamy otoczkę, w której dochodzi do fuzji helu w węgiel, który właśnie opada na jądro, do wnętrza. Wyżej mamy otoczkę składającą się z helu. Jeszcze wyżej to oczywiście otoczka, w której dochodzi do fuzji, jak myślicie? No pewnie, wodoru w hel. Jeszcze dalej mamy zewnętrzne warstwy gwiazdy, a więc ten pozostały wodór, który dopiero później ulegnie przekształceniu w coraz cięższe pierwiastki. Mamy tutaj schemat znaleziony na Wikipedii. Schemat przedstawiający już bardzo dojrzałą, masywną gwiazdę. Widzimy tutaj po kolei coraz cięższe pierwiastki, które zostały syntezowane z wodoru. Po kolei, nie zagłębiając się w szczegóły tych reakcji, możemy dostrzec, że układają się one według masy. Od najlżejszego do najcięższego pierwiastka. Jednak w gwieździe fuzja jądrowa kończy się na pierwiastku, jakim jest żelazo. Żelazo 56. A więc taka jest liczba masowa żelaza. Tutaj mamy żelazo. Liczba atomowa 26, czyli w jądrze żelaza mamy 26 protonów. Dlaczego gwiazda nie syntezuje już cięższych pierwiastków? A dlatego, że synteza żelaza w cięższe pierwiastki potrzebuje już dostarczenia dużej ilości energii. A więc taka reakcja jest już po prostu niewydajna i nie utrzymuje jądra samego w sobie. Tak więc proces przekształcania żelaza w jeszcze cięższe pierwiastki to tak zwany proces endotermiczny, a więc proces, który wymaga dostarczenia energii z zewnątrz. Spójrzcie, w ten sposób tworzą się cięższe pierwiastki. Zaczynamy od wodoru oczywiście. Mamy go tutaj, jest na początku. Wodór syntezuje się do helu. Hel syntezuje się do węgla, który oznaczamy jako C. Później mamy syntezy kolejnych pierwiastków w tak różnych kombinacjach, że nie będę już się zagłębiał w szczegóły tworzenia ich i szczegóły tych reakcji. Mamy po prostu neon, tlen,
czy też krzem. Myślę, że wszystkie te pierwiastki są nam dobrze znane. Nie są to jednak wszystkie pierwiastki, które są tworzone w gwieździe, stanowią jej znaczącą większość. Po drodze tworzą się również takie pierwiastki jak lit czy beryl. I tak się dzieje aż po żelazo 56. Jednak będąc bardzo dokładnym, da się wytworzyć pierwiastki aż po nikel. Nikel znajdziemy tutaj. Ma on takie oznaczenia. Liczba atomowa, czyli liczba protonów, to 28. A liczba masowa 56. Spójrzcie. To żelazo ma taką samą liczbę masową co nikel. Tak więc ma taką samą masę. A więc w gwieździe dochodzi do syntezy aż do żelaza z domieszkami właśnie takiego izotopu niklu 56. Czyli będziemy mieli tutaj do czynienia z tak zwanym niklowo-żelaznym czy żelazo-niklowym, dokładniej mówiąc, jądrem. Tak więc mniej więcej do tego momentu jest w stanie dotrzeć gwiazda, niezależnie od tego, jak bardzo jest masywna, jak ogromną ma masę. Jednak muszę Was zostawić w tym momencie, abyście pomyśleli, co może się stać, kiedy gwiazda nie może się sama utrzymać. To znaczy, że w jądrze gwiazdy nie może dochodzić dalej do syntezy i jądro staje się niestabilne. Przekonamy się potem, że czeka nas supernowa.